Cześć. Są dwa problemy związane z przyjęciem tego nowego, o którym Jezus mówi, nowej Ewangelii, słowa, nowej drogi, tego wszystkiego, co Jezus, czym Jezus ciągle nas zachwyca, chce nas zachwycić, chce nas poruszyć. Na czym polegają te problemy? Po pierwsze, jest problem w ogóle z przyjęciem nowego, jeżeli znamy stare wino. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś formy religijności, religii, czy w obrębie danej religii, w obrębie danej denominacji, do pewnych właśnie form, do naszej wspólnoty, do naszego sposobu bycia, do naszych praktyk, do tego wszystkiego, co powiemy, to jest dobre wino. To jest, które odziedziczyłem, które z przyjemnością wypijam. No właśnie, ale Jezus chciałby, abyśmy potrafili otworzyć się na nowe wino, na zawsze tą nowość, która tchnie z Jego słowa, z Biblii, z tego poruszenia, które w nas wzbudza, z tego wszystkiego. On by chciał. No właśnie, ale czy my się nie zatrzymamy na naszych formach? Drugi problem to jest znalezienie właściwego pojemnika. Jezus mówi, że bo może być tak, że rzeczywiście przejmiemy się jakąś nowością tego, co słyszymy. Otworzymy Biblię i zauroczymy się na nowo. Otworzyliśmy się właśnie na coś nowego, wspaniałego. No ale jak ja teraz to mam przełożyć na życie? Jak ja to mam wyrazić? Przychodzą mi do głowy te formy, które już znam. Może je jakoś tam lekko zmienię, może jeżeli chodzi o muzykę, to może jakoś taka trochę inna, może inny sposób spotkań. Może coś jakoś delikatnie pozmieniać. Ale wydaje mi się, że Ewangelia nam mówi o nowych pojemnikach. Co to mogą być te nowe pojemniki? Wydaje mi się, że to są te naczynia nowe. Wydaje mi się, że chodzi o szukanie ciągle na nowo nowych form współistnienia i odpowiadania na to, co płynie dla nas z Ewangelii. I to możemy otworzyć, jeżeli nasze serce będzie otwarte, jeżeli będziemy także otwarci na innych. Nie będziemy starali się od razu, gdy nastąpi jakieś poruszenie, zwracać się ku tylko temu, co już znamy, temu, co wydaje nam się bezpieczne, ale damy się naszemu duchowi prowadzić, tak żeby znaleźć nową formę. Takie mam poruszenia w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Podziel się ze mną, co ty na ten temat myślisz. Pozdrawiam cię z Umbrii, niedaleko Norcia, Wiso. Takie klimaty. Cześć.